Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj mam do otwarcia paczuszki. Mam tutaj Biedronkę, Allegro, Avon i Toy for Boys. Zamówiłam część prezentu dla koleżanki na urodziny, na który właśnie się wybieram. I z Allegro właśnie też taki podwójny prezent, można powiedzieć, składający się z dwóch części. Także zaczynam. Najpierw Biedronka, bo tutaj już troszkę wystaje. Mam tutaj pędzle. 4 sztuki. Pędzle do makijażu. Ten akurat jest do pudru, do cieni, do rozświetlacza i do fluidu. Ja mam właściwie każdy z innego koloru rączką, ale można sobie tak skompletować, żeby te pędzle każdy miał identyczny kolor rączki i każdy z tych pędzli jest za dychę, ale tutaj mamy dwa, do cielni i do linera. Także sądzę, że się opłacało. Suchy szampon. Kupiłam dwa, bo była promocja, że jak się kupi dwa, no to jest trochę taniej. Jeden wzięłam dla siebie, akurat mam o zapachu mango, ale jeszcze jeden wzięłam, który dałam Piotrowi na walentynki. On miał wiśnie. Dwa podkłady, dwa są z Biedronki, jeden jest z B-Beauty, drugi jest z Belle. Testowałam obydwa, uważam, że ten z B-Beauty jest troszkę lepszy, mam go obecnie na twarzy, ale gdy do tego podkładu położyłam pod oczy ten z nowej kolekcji korektor z Belle, no to trochę mi się ciastkuje, ale tylko nie wiem, czy to jest wina korektora, no bo i w tym podkładzie, i w tym podkładzie widzę to delikatne ciastkowanie i taka suchość pod oczami z tym korektorem z Belle, więc zastanawiam się, czy po prostu nie zmienię firmy. Ten jest matujący, ten również jest trwały podkład matujący z wykończeniem satynowym. Coś do włosów. Intensywna maska w formie lekkiej, jak mleko. Ona jest taka, ona jest dość gęsta. To nie jest tak jak mleko, takie rzadkie, tylko taka jak, może konsystencji jak szampon. A ja nawet nie powąchałam. Miodem i takimi korzennymi przyprawami. W sumie mogłam w sklepie powąchać, ale jeżeli będzie działać, to mam nadzieję, że zapach nie będzie mi jakoś za bardzo przeszkadzał. Krem do rąk, stwierdziłam z Niuki, też trzeba sprawdzić. Z Avonu naprawdę te kremy do rąk są rewelacyjne, ale ten jest z awokado, więc sądzę, że też będzie bardzo ładnie nawilżał. Zapalniczka, taka o. Po prostu ostatnio coraz częściej jeżdżę na cmentarze z babcią, dlatego no, żeby było łatwiej świeczki zapalić, zapalniczka. O, tutaj Wam jeszcze tusz do rzęs pokażę. To jest tusz No Limit z Belle. To jest tusz do rzęs intensywnie pogrubiający. Szczoteczkę ma o taką silikonową. Bardzo jest podobna do tej szczoteczki, co ostatnio kupiłam też z Belle z tuszu. Tylko tamten miał być podkręcający i wydłużający, a ten jest pogrubiający. Obydwa te tusze już przetestowałam i no, nie do końca. Lepszy 5-in-1, zdecydowanie, mam go oczywiście teraz na sobie, ale zużyjemy. Ostatnio też kupiłam tą ampułkę z Gliskura, to jest z keratyną błyskawiczna kuracja do włosów. Kupiłam jedną sztukę zużyłam i pobiegłam do Biedronki dokupić. No, znalazłam tylko 3, dlatego tylko 3 użyłam. Włosy naprawdę były takie gładziutkie, bardzo lśniące, także no, jeszcze będę jej używać. No i właściwie ostatnie rzeczy, tutaj mamy maski do włosów albo jakieś coś do kąpieli. Tutaj jest maska Lisek, oczyszczanie. Co to jest? Czarna owca, nawilżenie, to też jest oczyszczanie. Tutaj właśnie coś dziwnego, bo jest pianotwórczy puder do kąpieli z arbuzem. Byłam bardzo tego ciekawa, więc wzięłam jedną sztukę. I tutaj jeszcze znalazłam z tej samej firmy chyba, nie. Ale opakowania też takie kolorowe. A tu jest magiczna sól do kąpieli. Ciekawa jestem naprawdę tych produktów. Ciekawe, czy ten będzie naprawdę pachniał arbuzkiem. No ale dobra, sprawdzimy. To są rzeczy akurat dla Darii.
i tu jeszcze mamy maski z Niuki, w tkaninie maska, łagodząca maska w tkaninie też z Niuki, z Eveline'a, o, coś takiego nowego, to jest maska oczyszczająca, tutaj bomba wodna z Garniera i z Garniera mam jeszcze jedną maskę nawilżającą. No i wie, właściwie z Biedronki to tyle. Tutaj mam jedną rzecz z Allegro. O, ja już ją otwarłam, żeby sprawdzić, czy doszło w całości. Ze względu na to, no tutaj jest ta jedna rzecz. Coś takiego. Taki piękny kubek. On nie ma dużej pojemności, bo tak jak szklanka 250 ml, ale po prostu bardzo mi się podobał ten saksofon. Kubków były trzy rodzaje, takie właśnie z rączką z saksofonem. Jeden był taki z tymi nutami, jak tutaj widać. I były dwa, że nuty były takie pionowe. Znaczy te linie, linie do nut były w pionie. A to bardziej mi się podoba. Tego saksofonu był kolor jeszcze niebieski, właśnie z tamtymi pionowymi nutami i czerwony. Ale ten uważam, że naprawdę jest ekstra. I do tego prezentu jeszcze właśnie zamówiłam jedną rzecz, żeby nie tylko sam kubek. I druga część prezentu jest z firmy Toys for Boys. Z pyszne.pl odebrałam 15% zniżki, także jeszcze było ekstra. Zabąblona. Ale już staram się... Okej, dobra. To najpierw pokażę to, co jest do prezentu tamtego, tylko postaram się tak otworzyć, żeby nie rozerwać tego opakowania. Dobra, otworzyłam. Są to łyżeczki, akurat będą do kubeczka, ale patrzcie, jakie mają piękne tutaj zakończenia kluczem wiolinowym. Trzy sztuki, każda w innym kolorze. Jest srebrna taka... Nie wiem, co to za kolor w ogóle, jak go nazwać, taki fioletowo-zielono-niebieski i mamy jeszcze złotą. Także mam nadzieję, że jej się spodoba. Pakujemy, włożę to w torebkę prezentową, dorzucę. I właśnie, pytanie, do prezentu takiego dorzucacie coś słodkiego, czy po prostu bierzecie w rękę jakieś alko? Bardzo jestem ciekawa, jak wy wręczacie prezenty. I co dajecie, oprócz kwiatów oczywiście, czy wolicie coś słodkiego, czy jednak jakiś alkohol? No i tu mam jeszcze dwie rzeczy z tej paczuszki, obydwie są moje. Patrzcie! Normalnie szukałam tej kuli mega długo. Nie wiedziałam, jak ona się nazywa. Wpisywałam kula, ale w ogóle mi nie wyskakiwało nic. To jest magiczna kula, się okazało, ma nazwę. Ta, którą się trzęsie i Ci pokazuje odpowiedź. Tylko ciekawa jestem, czy ona ma w sobie baterię, czy jakoś ją się otwiera. Muszę chyba przeczytać instrukcję. Dobra, mam ósemkę. Mogę zapytać, czy będę się fajnie bawić dzisiaj na imprezie. Podobno się trzęsie i się pokazuje odpowiedź. Ale mi się nie pokazuje. No i co? Zapytaj później. Mam. Było przez chwilę. Coś muszę pokombinować, bo instrukcji nie ma. Nie wiem, jak się ją trzęsie. Aha, dobra. Widzę. Nie wiem, czy ona nie jest uszkodzona. A, bo muszę ją poprzekręcać, żeby widzieć... Dobra, to już chyba wiem, o co chodzi. Trzeba ją pod różnym kątem patrzeć chyba. Bądź dobrej myśli. No dobra, ale i tak mi się wydaje, że jest coś uszkodzone, bo trzeba naprawdę się nakręcić tą kulą, żeby tą odpowiedź zobaczyć. Ja myślałam, że będzie tak pięknie. No ale dobra, magiczna kula, prawdę Ci powiem. Zobaczymy później. I coś, co
Byłam bardzo ciekawa. To jest coś, co wygląda jak książka. Naprawdę wygląda jak książka. Ale tą książką nie jest. Naprawdę wygląda jak książka. O, nawet widać tutaj papier. O, coś tu odstaje. Coś tutaj nie dolega do końca. A to jest safe. Tylko, że... A, jest otwarty. Proszę bardzo. Się go zamyka. I wkłada na półkę z książkami. W ogóle to nie wiem, co to znaczy. No, ale naprawdę wygląda jak książka. Na Allegro widziałam dużo takich. Ale że niby słownik do angielskiego, czy coś takiego, bardzo brzydka była. A to naprawdę wygląda jak książka. Także no, jak będzie włamanie, to nic mi tutaj stąd nie zabiorą. Dwie paczuszki. Te dwie paczuszki są z Avonu. Tak, Avon zostawiłam na końcu. Więc już ją otwieram. I co my tu mamy? Jeżeli się złożyło zakupy w odpowiednich dniach dla 100 zł, to chyba za 20 zł był zestaw Encanto, ten niebieski, czyli mój ulubiony. Mam mgiełkę. Tą mgiełkę. A tutaj dodatkowo jeszcze mam nawilżający żel pod prysznic i nawilżający krem do rąk. Czyli taki trzyelementowy zestaw chyba. Właśnie nie pamiętam ceny, ale chyba 19,99. Uwielbiam ten zapach, naprawdę. To jest chyba mój ulubiony z Encanto. Dwie wody Attraction. No wiecie dlaczego. I tutaj dla klientki mamy dwie szminki, obydwie w jednym kolorze Rose Wine. To jest z tej nowej limitowanej kolekcji tych szminek Avon True. I to jest błyszczyk do ust mark powiększający usta w odcieniu Pink Pout. No i właściwie tyle, bo ta paczuszka była, o, taka miniaturowa. Ale mam jeszcze taką większą i zobaczymy. W paczce niestety jest coś, czego Piotrek nie będzie zadowolony, ze względu na to, że no, chce mnie za to zabić. Ponieważ tu jest patelnia. Ostatnio tych patelni do domu to chyba przyniosłam ze 6. Jeszcze babcia mi jedną dokupiła, stwierdził, że no po prostu nie mamy gdzie trzymać i nie zamawiaj. Ale to jest patelnia do naleśników. Do tego jeszcze jest ta łopatka taka. Ona jest plastikowa, a zresztą jak mogę wyjąć z wora, plastikowa patelnia, myślałam, że będzie troszeczkę większa, ale i tak mi się wydaje, że jest spora. Ile ona ma? 24 cm. Zawsze pragnęłam patelni do naleśników. Były mega drogie, a w takich sieciówkowych sklepach typu Tesco Biedronka, no niestety nie było takiej, albo też była jakaś mega droga, no a tą dostałam, można powiedzieć, za darmo, także mega się cieszę. No i tu jest jeszcze jedna rzecz, tu jest blender. Blender z Hand, z Berlinger House. Mam jeszcze z tej firmy sztućce. Ten blender, no zapewne pójdzie chyba na sprzedaż, ponieważ ja mam, który jest sprawny, którego używam, no także ja drugiego chyba nie chcę. Ewentualnie zastanawiam się, czy rodzicom nie dać, bo oni coś tam mówili, że ich blender szwankuje. A to jest naprawdę zarąbistej firmy blender, bo Berlinger House, jak nie wiem, czy kojarzycie te sztućce, takie 38 elementów, to jak ja patrzyłam nawet na Allegro, w takich tańszych, gdzie ludzie sprzedają tańsze rzeczy niż od producenta, te sztućce kosztowały 180 zł. Za tyle je wystawiłam, jeszcze nikt ode mnie ich nie kupił. Także w ogóle sprawdzając tą cenę, to byłam w ogromnym szoku. Także no, ciekawa jestem, ile to kosztuje, ten blender z tej firmy. Avon się postarał na szczęście w tym roku i naprawdę dobrej jakości te produkty nam daje, można powiedzieć. No bo taki produkt za 5 zł, właściwie takie 3 produkty za 5 zł, no to chyba nie jest zbyt dużo. W marcu jest odkurzacz za 10 zł, który kosztuje 400, no także
Naprawdę, jak tylko macie możliwość odbierać te prezenty, to bardzo zachęcam. Trzeba było spełnić oczywiście warunki zamieszczone w Focusie. A za dzisiaj to tyle właściwie. Nie było tego jakoś nadzwyczaj dużo. Ja się szybko tutaj trochę jeszcze ogarnę, może coś zjem i lecę na imprezę do koleżanki. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!